Dzień dobry Państwu, Gdańskie Dni Seniora. Zazwyczaj było tak, że spotykaliśmy się na dużej sali wykładowej, a teraz w pięknych, jakże pięknych jesiennych okolicznościach przyrody. Popatrzcie Państwo na kolor liści. Przyroda do nas mówi, bądźcie aktywni. Świeci słońce i też mówi do nas, bądźcie aktywni. Proszę Państwa, nie chciałabym przesadzić z namawianiem Was do aktywności, ale rzeczywiście w dobie koronawirusa, w czasie, kiedy wszyscy musimy stymulować swój układ odpornościowy, aktywność fizyczna jest jednym i naprawdę bardzo cenionym sposobem na to, żeby tę odporność naszą stymulować. O czym musimy pamiętać? Każdy ruch, każdy najmniejszy ruch, każde wyjście z domu na 30-minutowy spacer jest rodzajem aktywności fizycznej. I nie bójmy się różnych rodzajów aktywności. Bądźmy aktywni również w domu. To wystarczy 5 do 10 minut gimnastyki, nawet jeszcze leżąc w łóżku. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że przyspieszamy wówczas tętno, ponieważ wysiłek fizyczny i ruch powodują, że nasze serce zaczyna bić szybciej. Jak bije szybciej, to szybciej pompuje krew. Jak pompuje szybciej krew, to jest lepsze dotlenienie tkanek, a tkanki dotlenione są tkankami zdrowszymi. I walczymy o to, żeby dobrze dotlenić każdą z tkanek, żeby ona była zdrowa i wystarczyła nam na jeszcze wiele lat. Tu o to chodzi w tej aktywności. Tu nie chodzi o to, żeby się zmęczyć, sponiewierać, tylko w ogóle się ruszyć i przyspieszyć tętno. Kardiolodzy zawsze powtarzają taka magia spaceru 30 minut, który powoduje, że to tętno wzrasta nam powyżej 130. To musiałby być dla Państwa szybki spacer, ale dlaczego nie? Dlaczego nie wesprzeć się kijkami do Nordic Walking? A ja ostatnio, zainspirowana jedną z pacjentek, tu muszę przyznać, że niesamowicie mi pacjentka zaimponowała, namawiam Państwa na salsę, bo salsa również, w ogóle taniec, pobudza tak naprawdę do ruchu każdy z mięśni. I w ten sposób, uaktywniając każdy mięsień, powodując jego przekrwienie, ukrwienie, rozgrzanie, dajemy tym mięśniom życie. A mięśnie z kolei dają życie nam. Co jest jeszcze bardzo istotne jesienią, to jest oczywiście walka o nasz układ odpornościowy, jeżeli chodzi o dietę. I teraz oczywiście, jeżeli byśmy chcieli tę dietę tak bardzo ujednolicić dla seniora, to się nie da. To się po prostu nie da, dlatego że każdy z nas potrzebuje diety innej, w inny sposób urozmaiconej, inaczej zaplanowanej, inaczej zbudowanej. Pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy, że dieta nie może być monotematyczna, musi być dietą urozmaiconą i dietą kolorową. Co to znaczy? To znaczy, proszę Państwa, że możecie jeść wszystko, tylko w określonych ilościach. Jeżeli macie ochotę na lody, to również możecie je zjeść. I również cukrzyk może zjeść loda, ale musi to sobie wymienić na coś innego. Czyli zamiast, tego loda zje zamiast, tak? Bo to są węglowodany proste, które trzeba będzie w jakiś sposób zmienić na dobre, prawidłowe jedzenie. Pamiętajcie też Państwo o rozmaiceniu, bo dieta musi zawierać i owoce, warzywa, to jest teraz podstawa piramidy żywieniowej. Musi zawierać białko, ponieważ białko jest nam potrzebne do budowania mięśni. Musi zawierać węglowodany, bo one będą nam dostarczały cukry proste, a ich z kolei potrzebuje nasz mózg, ponieważ mózg funkcjonuje na glukozie. I dlatego też, taką dygresję tutaj zrobię, między innymi te słodycze poprawiają nam humor, ponieważ jak dostarczamy cukry proste, które się w sposób szybki wchłaniają, to też od razu mózg się odzywa, wytwarzając nam endorfiny i jakby to samopoczucie jest lepsze. I tutaj wszystkie łasuchy wiedzą, o co chodzi, bo jest to takie zaspokojenie, takie wypełnienie żołądka do czymś dobrym powoduje, że jest nasz więcej spokoju, że mamy takie poczucie wysycenia, poczucie takiego spełnienia. Jedzenie jest nam bardzo, bardzo potrzebne do poprawy humoru, ale pamiętajmy też, że układ pokarmowy to jest nasz układ odpornościowy, zwłaszcza jelito grube. To tam jakby kosmki jelitowe mają największy kontakt z tym, co my wchłaniamy, co my dostarczamy do organizmu. Wchłanianie jakby najważniejszych rzeczy z pokarmu odbywa się w jelicie cienkim, ale to jelito grube jest tym miejscem, gdzie są bakterie jelitowe i one też tam się namnażają w sposób prawidłowy lub nie, w zależności od tego, jakie pokarmy dostarczamy, bo może być wówczas większa fermentacja, mniejsza fermentacja, ale pamiętajmy o tym, że ten układ odpornościowy naprawdę znajduje się w przewodzie pokarmowym. Czy, teraz takie pytanie, czy przyjmować probiotyki jesienią? Tak,
można, ale też nie codziennie i nie w sposób ciągły, żebyśmy nie doprowadzili do przerostu ilości flory bakteryjnej jelitowej. Wszystko w nadmiarze jest szkodliwe. Wszystko musi mieć swój określony poziom, więc też nie doprowadzajmy do tego, żeby tych bakterii było za dużo. Ale rzeczywiście, tak, bakterie jelitowe przyspieszają perystaltykę, zapobiegają zaparciom, sprawiają, że to trawienie też troszkę lepiej wygląda i że ten układ odpornościowy w jelicie grubym funkcjonuje prawidłowo. Dziękuję bardzo.